an iron to God. Dzięki wielkie. Dzięki, że tyle osób tu jest w tej sali. Pod klubem. Nie spodziewaliśmy się, że przyjedziemy i zostaniemy tu tyle znajomych person. Wiedzieliśmy, że ktoś wpadnie. Ale jest nam tym bardziej przyjemnie, dlatego że spotykam te osoby od wielu lat i każda z nich w jakiś sposób jest inspiracją w tym, co robi. Kurwa, nie? Jeden z nich zabrał głos. Dlatego, że trudno tutaj o kogoś, kto w jakiś sposób specjalnie zamówił. Zawsze, kiedy rozmawiam, to słyszę, co się u kogoś dobrego dzieje. Robi to, robi tamto, był tu. Myślę, że wszyscy mamy szczęście, że możemy w taki wieczór jak ten tutaj przyjść, kiedy czeka nas pewnie trochę mniej barwne wydarzenia od poniedziałku do piątku. Przyjść i naładować się trochę tym, co tutaj się dzieje. Ten kawałek jest dla wszystkich z was, którzy nie boją się dokonać zmiany. Scared to live. Jeśli to znaczy... Tonight!
Ten poprzedni kawałek był o tym, żeby przełamywać wszystkie schematy, które nie pozwalają wam, żeby powiedzieć i zrobić to, co myślicie, że powinniście zrobić. Nawet wewnątrz takiego środowiska jak to tutaj. Jeżeli coś nie wypada, bo wypracowaliście sobie jakiś status przez lata i musicie już być tą osobą albo inną, ale chcielibyście przestać na przykład coś tam jeść albo zacząć robić coś innego i zastanawiacie, jesteście więźniem opinii innych, jak na jednej dobrej płycie jednego typa z drugą topiarą śpiewają, to pamiętajcie, że nie tracicie życia tych osób, tylko swoje. To jest nowy kawałek o tym, w jaki sposób często spotykamy się z tym, że boicie się o czymś pomyśleć, rozmawiacie z kimś i ta osoba nagle mówi to, o czym wy z tyłu głowy macie. Ten kawałek tytułowany jest Soul Traveler. Dokładnie wiem z doświadczenia, jaka stylistyka często tutaj obowiązuje. Nic to, walcz z tym i tak dalej. Ale tego nie usłyszycie tutaj, i od tego zespołu, i nie ode mnie. W tym promieniu, powiedzmy 500 metrów, jest tu 4 miejscówki, gdzie możecie zjeść wegetariańskie żarcie. 10 albo 15 lat temu mogliśmy zjeść falafela u typa w domach towarowych, których już nie ma. I to było wszystko. Przychodziliśmy do gościa i mówiliśmy łagodnie, a on mówił ostro i dawał nam. I to był cały wybór, jaki mieliśmy. Ja i ten, albo ten. To był nasz taki wegetariański świat na mieście. Teraz możecie iść tu, tu i tu. Nie będę wymieniał, żebyście sobie mogli wybrać. Kiedy byłem dzieckiem, to wiedziałem, że jest u mnie w mieście dwóch wegetarian. Teraz nawet nie będziemy tutaj się liczyć, bo to jest bez sensu. I to wszystko każdy z was może zrobić. Każdy sobie może otworzyć taką miejscówkę albo robić to, na co ma ochotę. Im więcej tego będzie, tym będzie fajniej. W mojej dzielnicy jest... W moim bloku mogę sobie kupić kawę z mlekiem sojowym. Mogę przejechać 4 przystanki do kawiarni jednego typa, co też tu jest.
mogę sobie znieść muffina. I za rok będzie tego dwa razy więcej, a za następny tego będzie 300 razy więcej. Ten kawałek nazywa się Dałeś Głos. Jeśli ktoś zna teksty, zapraszam. Elo. Dzięki. Mieliśmy teraz przyjemność spędzić 3 dni z naszymi ludźmi, Asią, Filasem i Dzikim. I właśnie nas nasz kumpel Krzysiek Paciorek, który robi dokładnie to, co chciał robić. I jest co prawda jeszcze młody, ale całkiem doświadczony. Dzięki dla Roberta za koncert. Dzięki za wszystkich, którzy nam do tej pory pomogli. Dla Kotka za logo. Dla Dzikiego dla Chysona, który nas miksował. Typów, którzy są na sali i byli w chórkach. Czaja Borsalino. Ten zespół to jest na pewno więcej niż tych 5 typów. A ten cover jest ważniejszy niż ten zespół.
Następny kawałek jest też dla naszego człowieka Rafcia, a.k.a. Shimmy Shimmy Yo. Dla pakiety z Trójmiasta, która robiła nam w piątek koncert, a dzisiaj też tu jest. Szacunkos. Kto zna ten tekst, ten śpiewa ten tekst. Dzięki. Double Vision, Poison Planet. Dzięki wielkie.